No dobra, to czym jest dla ciebie drifting? Dla mnie jest czymś ciut innym niż dla wszystkich, bo dla większości jest to zastrzyk adrenaliny, a dla mnie jest to bardziej rodzaj relaksu, takiej terapii, ucieczki od codzienności. Zapominam o problemach, przynajmniej na chwilę. Mogę skupić się typowo na tym, co kocham, czyli na jeździe samochodem, no i wszystkie problemy znikają na chwilę. Jestem przez te kilka sekund szczęśliwy naprawdę. Dlaczego drift, a nie jazda na czas? No, szczerze mówiąc, drift sprawia mi większą przyjemność, ale uważam, że trzeba połączyć dwie te kategorie, tak żeby jeździć bokiem, ale jeździć też bardzo szybko. Czemu E34? Akurat E34 wpadło w moje ręce, można powiedzieć, że przypadkowo, jako zamiana za inny samochód. Też na początku byłem sceptycznie nastawiony, bo auto było ciężkie, no i kiepsko się prowadziło, ale z czasem właśnie, im moja jazda się ciut lepsza robiła, no to jakoś mi to auto podpasowało, już później nie chciałem zmieniać, a z drugiej strony też jest taką dużą E30 po prostu, nie? W ogóle drifting, jak to się zaczęło u ciebie? Początki były w sumie około 10 lat temu, jak kupiłem pierwszą E30, to był w ogóle mój pierwszy samochód po zdaniu prawa jazdy. No i później sukcesywnie wiadomo, że tam jak popadał deszcz i śnieg, no to człowiek próbował coś powoli jeździć, no i tak to jakoś, ale to było bardziej tak hobbystycznie, raz na, nie wiem, na miesiąc, na dwa miesiące, czy tylko w zimie na przykład na samym początku, a można powiedzieć, że codziennie, czy co dwa dni, to od roku. Mniej więcej od tego czasu, jak kupiłem kamerę GoPro, to od tego czasu zacząłem jeździć dużo częściej też, nie? W sensie co dwa dni jeździsz od dwóch lat? No, tylko nie za każdym razem tak, jak jeździliśmy wczoraj hardcore'owo, ale czasami czasowe takie właśnie próby, czy nawet w każdych warunkach pogodowych, śnieg, deszcz, sucho, mokro, rosa. Na pamięć znam wszystkie te warunki panujące i potrafię to rozróżnić, no i dobrać później tak jakby technikę jazdy do tego, nie? Uwaga! Co odpowiesz na zdanie typu? Idioto, czemu narażasz zdrowie niewinnych ludzi szalejąc tak na ulicy? Czemu nie pojedziesz na tor? No ja osobiście nie uważam, że narażam życie i zdrowie innych ludzi, ponieważ jak jeżdżę w takich godzinach, zresztą sam wczoraj widziałeś, że nie ma żywej duszy w obrębie kilku kilometrów tam, gdzie jeździmy, także nie ma żadnych aut, nikt naprzeciwka nie jedzie, dlatego na każdych moich filmikach jestem tylko ja, moje auto i droga, nie ma nikogo innego. No trzeba po prostu jeździć bardzo odpowiedzialnie i myśleć o wszystkim, co się może wydarzyć w koło. 2-3 przejazdy na jednym miejscu, no i jechać w następne, a jak jakiś przejazd nie wyjdzie, no to po prostu czeka na następną możliwość i jadę tak, żeby nie też ludzi właśnie okolicznych nie irytować zbytnio. Wiadomo, że nie da się całkowicie tego wyeliminować, ale staram się w jak najmniejszym stopniu denerwować innych ludzi, którzy mieszkają w pobliżu albo gdzieś widzą to. Performance czy wygląd i dlaczego? No,
zdecydowanie performance, ale to jest wynika bardziej ze względów finansowych, ponieważ jakbym miał dużo pieniędzy i większe możliwości, to podejrzewam, że pomyślałbym te dwie kategorie, ale na chwilę obecną no, niestety nie stać mnie, żeby mieć i dobrze prowadzące się auto i jeździć jak najwięcej i do tego, żeby było ładnie zrobione. Poza tym do jazdy typowo ulicznej i jestem zdania, że najlepiej mieć z zewnątrz auto zrobione w seryjnym stylu, ewentualnie minimalnie obniżone, ale bez żadnych takich dokładek, czy rzucających się w oczy kolorów i tak dalej, czy głośne. Najważniejsze właśnie, żeby auto było ciche, nie? To jest podstawa tego. Co jest twoim celem? To jest dobre pytanie, bo jeszcze jakiś czas temu miałem cel, ale w tym momencie szczerze mówiąc nie wiem. Kiedyś marzyłem, jak budowałem E34, to marzyłem, żeby startować w zawodach, żeby być jak najlepszym. Tylko że z biegiem czasu zrozumiałem, że to nie chodzi do końca też o to, że ktoś jest najlepszy, ale trzeba mieć do tego też duże pieniądze. Dlatego też starałem się w to nie mieszać. No, wydaje mi się, że teraz moim celem jest doskonalenie jeszcze techniki jazdy i dążenie do perfekcji z każdym przejazdem, z przejazdu na przejazd, żeby na przykład jak wczoraj jeździliśmy, to dzisiaj obejrzałem sobie wideo i zobaczyłem, że w kilku miejscach już mogłem troszkę bliżej pojęcie jechać. To mogłem zrobić tak, to mogłem tak, także starałem się dążyć do perfekcji każdego przejazdu. No i najbardziej cieszy mnie, jak właśnie taka osoba jak ty do mnie napisze i stwierdzi, że ta jazda jest no, dość fajna. No i czyli czerpię przyjemność głównie z takich właśnie opinii osób, które są tak jakby bardziej na zaawansowanym stadium driftu, można powiedzieć. 5 rano. Jak tam mówisz, wolne? Wolne, wolne. Co zrobić, żeby jeździć jak Mike Sideways? No szczerze mówiąc, dużo osób zadaje mi to pytanie, ale to tego się nie da tak, bo tak jak powiedział Bunta w Finish LD, to techniki nie da się nauczyć z dnia na dzień, tylko to jest po prostu coś, co musisz sam trenować i jeździć jak najwięcej. On nawet wspominał, że w swoich snach jeździł i nie ukrywam, że mi też czasami się zdarza. Ciężkie pytanie, bo musiałbym komuś powiedzieć, żeby jeździł codziennie w każdych warunkach najwięcej jak się da, tylko że ja zaś nie chcę gloryfikować jazdy na ulicy, także nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. No, najlepiej, żeby ktoś jeździł jak najczęściej na torze, tylko że nie da się też w każdych warunkach jeździć na torze i nie da się później mieć takiego wyczucia instynktu na ulicy. Także nie wiem, czy jest coś takie jeszcze jak Mike Sideways Garage tutaj w okolicy, także ciężko mi to powiedzieć. Bo nie chcę nikogo namawiać do takiego typu jazdy, jak tutaj jeździmy. A jakbyś polecił komuś, kto chce zacząć przygodę? Nie umie jeździć, mamy 2022, wiemy jakie są przepisy. Co ma zrobić człowiek, który chciałby jeździć, albo rozpocząć jeździć jak Mike Sideways i iść w tę stronę? Przede wszystkim wydaje mi się, że złożyć w miarę prosty samochód, taki żeby nie był zbyt nadwymiar zbudowany. Zacząć od czegoś bardzo prostego, na przykład E36, czy nawet w kompakcie, czy w byle jakiej budzie. Nawet wystarczy jak był z ISM, bo jest to też dobry silnik na początek. No i przede wszystkim jazda na torze, czy najbliższym jakimś miejscu zamkniętym, przeznaczonym do driftu, żeby nie robić problemów ludności i żeby robić to przede wszystkim bezpiecznie, w takim miejscu dla siebie na początek bezpiecznym i dla innych. Także no, nie mogę polecić niczego innego niż jazda na torze i na zamkniętych takich placach czy miejscówkach. Baga coś jedzie, jedzie też. Stój. Halo. Jeszcze raz musisz. Właśnie, bo w ogóle E34 to jest auto do czego? No, ono jest do driftu, ale
To jest ciężkie też pytanie, bo jak je budowałem, to myślałem, że będę jeździł na torze, ale tak mi się pozmieniały i okoliczności, że zostałem z nim jeżdżąc na ulicy. No, tylko, że to składałem z myślą, że będę jeździł ze znajomymi na torze, a tak nie ma żadnej jazdy na torze, bo wiesz, tak się czas pozmieniał trochę. I wydatek taki rzędu ci ile wyszedł? To jest 4000 na dwa dni? Więcej. No właśnie. To mam tutaj jazdy pod dostatkiem tutaj, po okolicach. Jeszcze większe trzeba mieć, wiesz, tak jakby umiejętności. Tak jak wczoraj na przykład jeździliśmy, to jeździło mi się nim bardzo dobrze, idealnie wręcz bym powiedział, ale też na przykład na suche, na takie warunki tutaj, zresztą widziałeś, ile ma przyczepność to auto. Ciężko jest zrobić nim to, co bym chciał na suchym po prostu. No bo ona waży 1200 kg, nie? Ten jest też schamowany na 301 koń i... Siema moi drodzy, w tym momencie chciałbym wspomnieć o głównym sponsorze tego odcinka, czyli firmie Mubi, co tanie ubezpieczyć lubi. Nie dość, że za E34 z 4-litrowym motorem, który właśnie oglądacie, życzą sobie tyle pieniędzy, to jeszcze gdy skorzystacie z mojego linku, który znajdziecie w opisie, dostaniecie 150 zł cashbacku. Ale żeby tego było mało. W momencie wykupienia OC dostajecie od Mubi własny, prywatny link, który z kolei, jeśli wy polecicie, nie wiem, mamie, tacie, znajomym, cioci, wujkowi, generalnie komukolwiek, za każde wykupione OC z waszego linku będziecie mieli 50 zł dla siebie. Także sprawdzajcie, działajcie, no i zapraszam do oglądania dalej. A czym jest dla ciebie E36? No, to jest moje auto na co dzień, ale również jako taka treningówka właśnie na mokre i na śnieg, także można powiedzieć, że czy w jednym. No. W sumie to E36 była bardziej daily. No na początku. A piątka była składana? Ale tylko, właśnie w piątkę wjechałem, dajmy na to 40 tysięcy, a mnie cieszy, jest jeżdżona raz na miesiąc może, a to jest upalane codziennie, nie? I wszystkie filmiki są tym nagrywane. Bo to jest właśnie ta różnica, że to jest bez przypału z całym środkiem. Policja jak stoi, to się nawet nie patrzy na to auto, bo jest... Na E36 się nie patrzy, no nie przesadzaj. Na to się w ogóle nie patrzy, przecież to jest zielone, cichutkie, ciężko. Coś okay. U nas tu przynajmniej. Na kupety to jak najbardziej, nie? Ale... Dobry tip. No i sobie. No na pewno by chciała przejść tam, nie? Ale... Trzeba tu będzie uważać. Jak się jeździ na daily z zaspawanym dyskiem? To też jest kolejne ciężkie pytanie, bo dla mnie to jest całkowicie normalne, bo odkąd pamiętam to jeszcze z zaspawanym dyskiem i zaś na przykład jak siadam do auta z otwartym, jedzie mi się po prostu, no dziwnie można powiedzieć, bo dla mnie zaś jest tak jakby normalność w zaspawanym dyskiem. Ale jak ktoś na przykład ma pierwsze auto i bardziej jeździ jako daily niż driftuje, to polecam oryginalnym jakimś szprę 25%, bo może się dostać no, uciążliwe po prostu z czasem. Nie? Ty ostrożnie tutaj. Czy ogólnie uważasz, że drifting jest niebezpieczny? Moim zdaniem to zależy wszystko od umiejętności tego, jak ktoś jeździ. Może być niebezpieczne, jeżeli ktoś, kto zaczyna jeździć, albo jakiś amator zdecyduje się jeździć na ulicy, jeszcze nie daj Boże wśród ludzi, czy gdzieś po mieście w dzień, to jest na pewno bardzo niebezpieczne, bo nie dość, że można sobie zrobić krzywdę, to wiele osób zranić wokoło, nie, ich rodziny, także... Ale jeżeli chodzi o jazdę na torze, to mi się wydaje, że teraz mamy już tak rozwinięty system bezpieczeństwa, że myślę, że jest w miarę bezpieczny, jeżeli robimy to w miejscach do tego przeznaczonych. Wszystko przylecieliśmy, więc chyba kończymy. Ja ci bardzo dziękuję za ten wypad, bo miałem po prostu jazdę typu talk, chyba w pigułce najbardziej jak się dało. Przez ten jeden wieczór odskoczyliśmy na jazdę nocną, jazdę z rana,
wszystko było ubezpieczane, uważnie, żeby nie było przypału. Jak tam góra? Naprawdę chcę ci za to bardzo podziękować. No ja też czuję się, można powiedzieć, zaszczycony, że do mnie w ogóle napisałeś, bo też od dawna obserwuję kanał, no i nie spodziewałem się, że zainteresuje cię taka jazda, można powiedzieć, amatorska. Amatorska, no już nie bądź taki skromny, nie? Jest naprawdę co podziwiać, dlatego zresztą słupki ci wyjebało, ludzie to zaczynają widzieć. Mam nadzieję, że znajdziesz sposób, żeby rozbić bank po prostu. No, mam nadzieję. No. I będziemy... Będę się starał. I kiedyś na suchym tak pojeździsz, jak teraz na mokrym. No, do tego właśnie dążę też. I mam nadzieję, że w przyszłości będzie okazja, żebyśmy razem gdzieś pojeździli. O, tak. Bez żadnej spiny, tylko po prostu w takim atmosferze luźnej. Przyznam, że muszę zmienić styl tuningu teraz, na dzisiejsze czasy. Trzeba wrócić do pełnego środka i takich... No tak, to jest racja, to jest w 100% prawda. I zresztą widzisz to po mojej E4, że teraz też bym chciał wszystko zrobić inaczej i bardziej zrobić to auto cywilne, tak bardziej jak jest E6 zrobione, żeby nie rzucało się w oczy, no i żeby się tym dał często jeździć i żeby to cieszyło. Dobra, to kończymy. Czy chciałbyś jeszcze coś przekazać widzom? Szczerze mówiąc, to chyba nie. No i tak powiedziałeś tutaj tak. No zapraszam też do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, na Instagramie. No i pozdrawiam wszystkich widzów i przede wszystkim bezpiecznie. Thank you.